Zakład Zagospodarowania Odpadów w Wólce Rokickiej. Gospodarka odpadami to konieczna i ciągle rozwijająca się branża związana z ochroną środowiska. Utylizacja i zagospodarowanie odpadów generowanych przez ludzi w coraz większych ilościach wymaga podejmowania działań prowadzących do rozwiązania tego problemu. Jednym z takich rozwiązań jest wybudowanie nowoczesnego zakładu zagospodarowania odpadów w Wólce Rokickiej w województwie lubelskim. Inwestorem jest Związek Komunalny Gmin Ziemi Lubartowskiej, w skład którego wchodzą Gmina Miasto Lubartów, Gmina Lubartów, Miasto i Gmina Ostrów Lubelski, Gmina Ostrówek oraz Gmina Serniki. Partnerami w procesie realizacji inwestycji są również Miasto Lublin i Miasto Świdnik. Budowę rozpoczęto dzięki pozyskaniu środków zewnętrznych ze szwajcarsko-polskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej. Koszt inwestycji to w sumie 48 milionów 800 tysięcy złotych. Generalnym wykonawcą inwestycji jest firma Instal Warszawa S.A., z którą przedstawiciele związku w czerwcu 2015 roku podpisali umowę dotyczącą budowy zakładu zagospodarowania odpadów. Po przekazaniu placu budowy wbito pierwsze łopaty pod inwestycje. W październiku rozpoczęło się wykonanie stabilizacji placu, który został zakończony z końcem grudnia. Na przełomie stycznia i lutego 2016 roku rozpoczęły się prace związane z posadowieniem stóp fundamentowych pod halę sortowniczą oraz roboty zbrojeniowe komór fermentacyjnych. W marcu przystąpiono do izolacji bitumicznej wcześniej wylanych konstrukcji zakładu. Równolegle trwały prace związane z tyczeniem poszczególnych elementów budowlanych inwestycji. W marcu, oprócz trwających prac zbrojeniowych oraz betoniarskich, przygotowano miejsce na wmurowanie kamienia węgielnego pod budowę zakładu. Uroczystość odbyła się 10 marca 2016 roku. Po poświęceniu placu budowy dokonano wmurowania kamienia węgielnego w fundamenty zakładu zagospodarowania odpadów. W kwietniu widać już było pierwsze żelbetowe komory fermentacyjne. Kolejne były zbrojone i wylewane. Kontynuowano pracę z posadowieniem zbiornika gazu. Na placu budowy rozpoczęto pracę przy stawianiu konstrukcji hali sortowniczej. Zamontowano filary pionowe i kratownice dachowe. Z końcem kwietnia zakończono montaż konstrukcji hali sortowniczej oraz rozpoczęto umieszczanie poszycia dachowego. Dokończono ostatnie wylewki posadzki. Wybudowano ściany działowe pomieszczeń. Zaczął się etap demontażu rusztowania zbiornika gazu pofermentacyjnego. W czerwcu hala sortowni nabrała nowego wymiaru. Oprócz betonowych komór fermentacyjnych na placu budowy powstała biało-czerwona bryła zakładu. Na konstrukcji hali zamontowano dach ze świetlikami i boczne okładziny ścian. Obok zbiornika na gaz powstały elementy konstrukcyjne pod urządzenia służące do spalania i uzdatniania gazu. Rozpoczęto również budowę pomieszczeń socjalnych i biurowych. W pierwszych tygodniach lipca nabrały tempa prace przy stawianiu linii sortowniczej.
Na miejsce dostarczano coraz więcej urządzeń, które po zmontowaniu zaczęły tworzyć jeden ciąg technologiczny. W przełomie lipca i sierpnia połączono hale sortowni i komory fermentacyjne konstrukcją dachową. Rozpoczęto instalowanie urządzeń przy komorach oraz przy zbiorniku gazu. Rozpoczęto wznoszenie piętra pomieszczeń biurowych i zaplecza technicznego. Komory fermentacyjne pokryto warstwą izolacyjną. Za halą sortowni dokończono stabilizację placu manewrowego. Kontynuowano również budowę pomieszczeń magazynowych. Wykonano wentylację i szlaki komunikacyjne. Rozpoczęto również budowę konstrukcji wagi, portiernie oraz stabilizację pasów komunikacyjnych. W październiku widać było końcowe prace przy budowie zakładu zagospodarowania odpadów. Wykończono przejazdy i zamontowano wagi dla samochodów ciężarowych. Prowadzone były prace wykończeniowe pomieszczeń biurowych. Na zewnątrz obiektu trwały prace porządkowe. Ułożono trawę na dachu części biurowej. Dokonano testów technologicznych linii sortowniczej. Sprawdzono wydajność maszyn będących na wyposażeniu sortowni. Sprawdzono synchronizację poszczególnych urządzeń sortowni. Ukończono również proces ustawiania parametrów pracy komór beztlenowych oraz urządzeń do produkcji energii elektrycznej i cieplnej. Zakład zagospodarowania odpadów w Wólce Rokickiej wybudowano oraz uruchomiono zgodnie z harmonogramem prac budowlanych. Po dokonaniu odbiorów technicznych i sanitarnych oddano do użytku w grudniu 2016 roku. Zakład jest w stanie przerobić 37 tysięcy ton niesegregowanych odpadów rocznie. Oprócz linii mechanicznego przetwarzania wykonano instalację fermentacji odpadów organicznych, której produktem końcowym jest gaz przeznaczony do ogrzewania oraz produkcji prądu. W instalacji utworzono również punkt demontażu odpadów wielkogabaretowych, punkt tymczasowego składowania odpadów niebezpiecznych pochodzących z gmin członkowskich. Zakład zagospodarowania odpadów to jedna z największych inwestycji w powiecie lubartowskim. Dzięki swej innowacyjności przyczyni się do poprawy czystości środowiska naturalnego oraz pełnego zagospodarowania trafiających do niego odpadów.